Siemanko, witam was serdecznie z Puno nad jeziorem Titicaca. Jest zimno, no może teraz jest słoneczko, ale w nocy było tak zimno, że dałem 3 grube koce i zamarzałem. I co? Lecę, bo wykupiłem wycieczkę dwudniową i dzisiaj płyniemy na wyspę na wyspy Urus i na Amantanije. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że dużo osób ma takie mieszane uczucia co do tych wysp Urus, bo one są jakby mocno komercyjne, ponieważ ludzie, którzy tam żyją, przyjeżdżają teraz do pracy, ale musimy to wszystko potraktować jako skansen, czyli wyobrazić sobie, jak kiedyś żyli Indianie Urus. Do tego wszystkiego dojdziemy powoli. Zobaczymy sobie, jak to wyglądało. Ludzie tam będą po prostu przedstawiać to, jak życie wyglądało kiedyś na tych wyspach. Co? Jesteśmy nad tym jeziorem Titicaca. Normalnie w języku Quechua oznacza to goniącą pumę. Titi to puma, Caca to chyba zając, tam królik. No i gdybyśmy odwrócili na mapie właśnie tą, to jezioro, przepraszam, no to zobaczymy taką pumę, która goni właśnie sobie zające czy królika. Chyba zające, nie? Króliki są chyba hodowane. Tak w ogóle to znajdujemy się na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza, nawet kawałek więcej. Na tej samej wysokości leży też jeziorko. I jest to najwyżej położone jezioro wysokogórskie na ziemi, na którym odbywa się statek dużymi statkami handlowymi. Kto oglądał ostatni odcinek, ten wie, ale kto dzisiaj wpadł sobie, no to też już się dowiedział. I chodźmy, mamy jeszcze trochę czasu tylko. Tak sobie toczy się życie w Puno z rana. Myślałem, że będzie zimniej, ale na razie jest spoko. I dobra, pozbierali wszystkich. Jesteśmy w porcie. Do wysp nie jest daleko, ponieważ one są jakieś oddalone. One są oddalone o jakieś 7-5 km od brzegu. Zbieramy tylko ludzi do kupy i lecimy. Łódki mają spoko zadaszone. Także cieszę się, nie zmokniemy, plecaki można zostawiać i ciśniemy, elo! ...60% ludzi mieszka na stałe, druga część ludzi, czyli 40%, po prostu dojeżdża tutaj do pracy. Trzeba wam wiedzieć, że Indianie Uru to jest plemię prekolumbijskie, które najprawdopodobniej przybyło tutaj nad brzeg jeziora z Amazonii, z lasów Amazonii, wyparci przez inne plemiona. Później zostali wyparci jeszcze przez Inków, więc właśnie założyli wyspy z Chintora. Później pewnie zobaczymy, jak to się robi. I takie wyspy były dla nich bardzo, bardzo bezpieczną ostoją, ponieważ kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo, to oni sobie po prostu odpływali na takiej wyspie na środek jeziora, przeczekiwali, aż minie całe niebezpieczeństwo. I wracali z powrotem później sobie. Teraz to już tylko można spotkać ich potomków. Ludzie, którzy mieszkają tu na stałe, nie chodzą w tradycyjnych strojach. Ludzie, którzy wyjdą nam pokazywać różne rzeczy, po prostu będą odgrywali tutaj pewną rolę, więc trzeba brać to z przymrużeniem oka. I cyk. Thank you.
I dopływamy do naszej wyspy. I tutaj pewnie będą różne pokazy. Już tam chyba czeka nawet pani, która nas przywita. Albo panie. Bez miło. Dobra, to teraz szybciutko powiem wam, co się dowiedziałem. Widzicie, macie taki sobie kijeczek i wbijacie go w miejscu, w którym jest dosyć płytko i cała wyspa później pływa sobie. I gdybyście chcieli odpłynąć, no to po prostu się odwiązujecie, czy wyciągacie te pale. I to jest trzcina toro. I się po prostu ususzoną układa na przemian. I później na to takie mniejsze musicie ułożyć, żeby na tym postawić domek. Taką wyspę buduje się około roku czasu. I tutaj na naszej wyspie, na której jesteśmy, mieszka 5 rodzin, 20 osób i oni naprawdę tu mieszkają. Tam dalej jest nawet szkoła, ale właśnie większość tych nowych ludzi, nowej generacji woli po prostu wyjechać sobie do dużego miasta. Niektórzy mieszkają, a niektórzy właśnie pracują w ten sposób z turystami. Można powiedzieć, że to jest taki skansen. Można by sobie zajrzeć do domu. Teraz mają panele słoneczne, więc sobie mogą oglądać telewizję. Hej! I tak w domku wygląda po prostu najzwyczajniej. Mają radio, właśnie mogą sobie słuchać muzyki. Tu są nawet takie loże pobudowane, gdybyście sobie tam przyjrzeli. Taki domek z czerwonym daszkiem. A już jest nowa generacja. A początkowo to ludzie mieszkali na takich właśnie łódkach, ale później nastąpił okres, w którym przez 4 lata nie było opadów i wszyscy osiedli na dnie i po 4 latach znowu jakby woda w jeziorze się podniosła i wyspy, na których teraz jesteśmy, to jest nowa generacja generalnie. One nie były pierwotnie, tak jak teraz. Jest taka typowa łódka, którą będziemy właśnie pływać później. Naprawdę tu się chodzi, to czuć po prostu, jak się nogi wbijają w to wszystko. A pierwotni ludzie Uru, którzy tu zamieszkiwali, wierzyli, że byli najstarszym ludem świata, który żył tu jeszcze przed powstaniem słońca. Taka to legenda. I twierdzili jeszcze, że nie mogą utonąć i nie mogą zginąć od pioruna. Tak sobie właśnie tu żyli. To na pewno im bardzo pomagało, żyjąc na wodzie, prawda? Łatwiej wierzyć w taką legendę, żeby przeżyć. A i co 3 miesiące trzeba dokładać świeżej właśnie trzciny toro, którą się je, środek tej trzciny się wyjada. Obiera się jak banana i się zajada, robi się z tego różne pożywne napoje, czy po prostu się tak je na surowo. To był taki pierwszy domek, bo te wszystkie domki, które widzicie teraz, są takie, to też już jest nowa generacja. No wiadomo, tutaj widzicie linę, która sobie tam ciągnie. Teraz ludzie, którzy żyją sobie tutaj, używają zwykłych łódek. Te takie tradycyjne to są tylko na pokaz. Tak samo i stroje, w których chodzą tutaj panie. Jest 120 wysep. Jakby mniej więcej 120 w tej granicy. Trzeba się liczyć, nie 50. Przypłynęliśmy tą łódką tradycyjną, gdzie trzeba było zapłacić jeszcze po 10 soles. No jest tu komercja, jest duża, naprawdę. Tam panie nam śpiewały na odchodne, jak wsiadaliśmy do łódki. Tu jest właśnie bar, restauracja, suweniry, ale z drugiej strony naprawdę fajnie być na takiej wyspie, no bo jakby nie było,
co by nie było, no to wyspa jest prawdziwa, tak? Kiedyś tak żyli ludzie, Indianie Uru, na takich wyspach, na takich domkach, więc trzeba ruszyć troszeczkę wyobraźnią i przenieść się w tamte czasy i nie przejmować się tym, że po prostu no jest to teraz miejsce bardzo komercyjne. Płynęliśmy na wyspę Amantani. A i wygląda spoko. Zobaczymy, co tutaj porobimy. Na pewno będziemy robić hike, a reszta wyjdzie w praniu. Tu na wyspie rozdzielili nas i będziemy spali u lokalsów w domu. Na mnie przypadła ta grupa i mama Franciska. Także idziemy sobie się zakwaterować do pani. Później lunch. Później mamy trochę czasu wolnego i później idziemy na dwa szczyty, które nazywają się Pachamama i Pachatata. Wszystko po drodze. U mamy Franciszki mamy taki pokój, znaczy mamy, to mam dla mnie prywatny, każdy ma prywatny pokój, chyba że ktoś podróżuje grupowo, czy ktoś podróżuje po prostu w parze, to im się dobiera takie pokoje, takie podwórko, ziomeczki tutaj na luzie i zaraz będzie, my jedli jakiś lunch, później będzie właśnie ta siesta, może polatamy dronem. No i tutaj już, tutaj mi się bardziej podoba, tu już nie ma takiej komery jak tam. Ptaszki grają, więc jest spoko. Takie mam tutaj kozackie podwórko. Tam właśnie rodzinka robi sobie pranie w tradycyjny sposób. I jest tutaj mega kozacko. O 3:45 idziemy wszyscy na wycieczkę właśnie na górę Pachamama, Pachatata. Można zobaczyć, to wyspa nie jest bardzo duża, ma 9 km2 powierzchni i mieszka tutaj troszeczkę ponad 3,5 tysiąca mieszkańców i teraz idziemy z naszą mamą Franciską na główny plac w Amantamani, że tak powiem. A później będziemy robić trekking na Pachamamę, 4120 metrów. Buenos tardes. Nad poziomem morza. Tutaj wszyscy mają solidne chaty porobione. Też mi się tak wydaje, że ludziom się tutaj bardzo fajnie żyje. Bez spiny. O, czuć tutaj tą różnicę wysokości, jak trzeba podchodzić pod górę. O, osioł. To jest główny plac, do którego sobie tutaj doszliśmy. Patrzcie, jaka chmara turystów się tu zebrała, wszystkich. No. Dobra, zobaczcie, lokalny sklep. Co to jest? Więcej alkoholu niż tych soczków, ale spoko. Dobra, teraz jeszcze idziemy na Pachamamę, ale zaraz wam tylko wytłumaczę, dlaczego jeszcze ludzie odwiedzają tutaj miejsce. Widzicie,
tą jakby linię dookoła, to jest jakby krater, środek ziemi w wierzeniu właśnie tutaj ludzi. I tu jest taka linia, widzicie? Taka magnetyczna linia, kocza to się nazywa. I na przykład tu jest Machu Picchu i tu jest na przykład Quito. A tu po środku jest właśnie wyspa, na której się znajdujemy. Czyli Amantani, widzicie, to wszystko leży w jednej linii. W to tutaj ludzie wierzą. I teraz idziemy na Pachamamę. Pachamama w języku Quechua, czy też Inków, inaczej jest tłumaczona jako bogini ziemi. Bogini ziemi jest ona odpowiedzialna właśnie za urodzaj pól, no i płodność. Idziemy sobie w tym momencie. Tamte widoki są po prostu kozackie na jezioro. Ta linia tych punktów magnetycznych w ogóle nie przecina się jakby z tą linią równikową, która jest w Quito, bo może ktoś by pomyślał, że to jest to samo. To nie jest to samo. I teraz, kurde belek, konwacelek, muszę znaleźć drogę, bo ja chyba zgubiłem trochę. Chodźcie, a te czapki, co noszą ci panowie, to jeszcze są z czasów prekolumbijskich. I w ogóle ludzie tutaj żyją sobie w takim dawnym stylu. No, żeby postawić takie chawiry, to musieli wyjechać do Limy, żeby zarobić. No, amigo, no. Chciał mi tutaj konia sprzedać, ale wiecie, no muszę chodzić o własnych siłach. Tam, gdzie byliśmy, czyli na tym głównym placu, to można powiedzieć, że to jest coś w swoim rodzaju jak stolica, ale nie do końca, bo na tej, kurde, ciężko naprawdę się, na tej wyspie jest jakby z 10 różnych przyjmujemy wiosek, ale to nie są wioski, tylko po prostu, jak on to powiedział, on tak to tłumaczył, że communicate, komunikacja jakby. I każda z tych 10, bo jest 10 komunikacji, powiedzmy, jest na przykład odpowiedzialna za coś innego. Jedni za ziemniaki, drudzy za fasolę, za kukurydzę i tak dalej. Do tego wszystkiego jest tutaj 10 rodzin. Nie, 48 jakby hosteli, czyli 48 rodzin. No i jeżeli chodzi o turystów, to jest rotacja. Każdy musi tam przyjąć, powiedzmy, po 10 czy po iluś. I później jest kolejna rodzina i kolejna rodzina. Tak samo jest z wyspami Urus. Tam też jest rotacja. Tam wjeżdżacie na wyspę. Jest jakby, nie wiem, policja taka, coś w takim stylu. I oni pobierają myto i mówią ci, na którą masz jechać wyspę, tak, żeby wszyscy byli zgodni i każdy mógł sobie zarobić. To samo jest tutaj. W pewnym momencie pomyślałem sobie, kurczę, to jest Atitlan Lake. Oczywiście nie jest. Widoki naprawdę kozackie. O, na szczyt jeszcze trochę. Najważniejsze, że już teraz już bardziej mamy na płasko. O, ta formacja właśnie skojarzyła mi się z Atitlan Lake'iem. Teraz wam pokażę prawdziwą sztukę z kamieni. Pan sobie tutaj robi, widzicie, jakie wieski fajne? Zobaczcie, kurde, pan sobie tutaj, o, przekuwa wszystko na miejscu. Mega akcja, mega talent. A tu już prawie na szczycie u Pachamamy. Patrzcie, tutaj są tarasy, ludzie przyjeżdżają końmi, nawet motorami, no i pielą chwasty, chyba wyrywają. No, a my już prawie u mamy, Pachamamy. I tu jest świątynia
coś w rodzaju świątyni, która jest zamknięta. Tutaj już wam tylko udzielę takich powierzchownych informacji. Ona też ma coś tak zbudowana, że też ma coś do roboty w tym kręgu, który tam był narysowany, który wam pokazywałem. I tutaj odprawia się też jakieś rytuały, ale już nie zrozumiałem do końca jakie, ale wiem, że składa się tu jakieś ofiary, tańczą ludzie, chodzą wokół tej właśnie świątyni ileś tam razy, później tańczą, jest cały, wiecie, rytuał. Ale co najpiękniejsze, to jest tutaj, czyli widoki na jezioro. To jezioro jest po prostu przeogromne. Na maksa, patrzcie, ono się tam rozciąga, rozciąga się. O, ostrość się zgubiło. Trzeba poostrożnie. I tutaj dookoła wszystko. Piękne miejsce, piękna pogoda dzisiaj nam dopisała. Zrobiliśmy jeszcze ostatnią górkę, czyli Pachacutec. Tu też ma swoją świątynię. Oh. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do subskrypcji i na Instagram. No tutaj widać te, no powiedzmy, ala wioski. Tu jest jedna, jest druga, tam w tyle jeszcze jest trzecia. No i na 9 kilometrach kwadratowych mamy ich 10. Ora, zrobiło się już troszeczkę wieczorem. Wypiliśmy sobie herbatę z eukaliptusu, z koki, z czegoś tam jeszcze. Bardzo dobra. Teraz idziemy zjeść, a później jeszcze będą balety tradycyjne tutaj w okolicy. To wam coś pokażę. O, a internet można tu nawet dostać. Na pieprza gradem. Nie będzie chyba party dzisiaj. Trudno się mówi, ale zobaczymy. Patrzcie ile gradów. Masakra. Dobra, to nie żarty. Dali nam stroje. To moja jest ekipa. Siemanersko. O, a tu jest syn właścicielki, u której śpimy. I dał nam te stroje i powiedział, że idziemy w tango. No to bailando. Dotarliśmy do miejsca, w którym ma się odbywać domniemana impreza. I przyszły jeszcze inne grupy z innych domostw. I po prostu poczekamy tutaj na rozwiązanie. Usiądziemy bliżej muzyki, to będę mógł wam więcej pokazać. Zaczęły się party i wiecie co wam powiem? Kurde, że się zdyszałem i tutaj nikt nie pił alkoholu w ogóle. Mówię wam, to jest impreza kozacka. Koniec imprezy. Wszyscy do domu. Spadać, spać. Rano trzeba wstać i zapraszam wszystkich. Gracias! Zapraszam wszystkich. Albo dobra, pożegnam się z wami w pokoju. Muszę teraz bić brawo. Słuchajcie, moi mili. Baziks jest strasznie zadowolony z dzisiejszego dnia. Jeżeli chodzi o wyspę Uros, to nie jestem aż takim sceptykiem. Oczywiście wieje tam komercją,
ale pobyt tam był bardzo krótki, więc nie przeszkadzał. Fajnie było po prostu nawet ustać sobie na takiej wyspie, zobaczyć, jak to wyglądało. Poza tym, no, ta imprezka dzisiaj rozbiła wszystko, naprawdę. Potańczyłem sobie, pogadałem z ludźmi, było naprawdę mega super. Kurczę, chyba będę promotorem, chciał być kiedyś takim w Polsce, takich właśnie imprez bezalkoholowych. Oczywiście była kola, woda, no i piwko ktoś mógł sobie kupić. No ale oczywiście ludzie sobie kupili, nie wiem, piwko na pół, albo jedno piwko małe sobie kupili. Nikt tam ordynarnie nie walił w trąbę. I tak. No dzięki, że byliście, że obejrzeliście. Dzięki klasycznie za wszystkie łapki i komentarze, które pozycjonują algorytm, czy zwał jak zwał. Na Instagram zapraszam serdecznie i do subskrypcji też zapraszam wszystkich, którzy właśnie nie subskrybują. Ja życzę Wam dużo zdrówka i zapraszam na kolejny odcinek. Będziemy po prostu jeszcze tutaj na jedną wyspę. Będziemy płynąć na jedną wyspę i za wyjazd do Cusco, a w Cusco to już będzie multum najlepszych atrakcji, które czekają nas w Peru. To będą najlepsze atrakcje, które zostawiłem sobie na koniec. Także elo, trzymajcie się.